Aby utworzyć wydruk faktury sprzedaży w języku obcym, należy otworzyć tę fakturę i dokonać jej tłumaczenia w generatorze raportów. Umożliwi nam to też stworzenie wzoru, który będziemy mogli wykorzystać na innych fakturach. Jeśli posiadamy moduł Handel Plus, możliwe jest przypisanie towarom obcojęzycznych nazw. Powinniśmy to zrobić przed wyedytowaniem faktury w generatorze raportów. Zwróćmy uwagę, którą pozycję na liście zajmuje wybierany przez nas język. Wykorzystamy to później podczas edycji faktury. W naszym przypadku język angielski zajmuje drugą pozycję. Generator raportów otwieramy z poziomu faktury, którą chcemy przetłumaczyć. Wybieramy interesujący nas wzór. W tym przykładzie posłużymy się wzorem standard, faktura VAT, VAT UE. Wzór ten będzie dostępny do wydruku tylko w przypadku faktur wystawionych w walucie obcej. Pola, które będą takie same na każdej fakturze, np. nagłówki, edytujemy ręcznie. Trzy pola wymagające tłumaczenia będą się zmieniać w zależności od faktury: nazwa towaru usługi, forma płatności i kwota słownie. Gdybyśmy ustawili te pola ręcznie, to na następnych fakturach również musielibyśmy je uzupełniać ręcznie. Wyedytujemy więc te pola w specjalny sposób, tak aby same zmieniały się w zależności od faktury. Najpierw usuwamy polską nazwę towaru. Zaznaczamy parametr, dzięki któremu będziemy mieli dostęp do wszystkich opcji. Pole nazwa przeciągamy w miejsce usuniętej polskiej nazwy na dokumencie. Na tym etapie wybieramy sposób powiązania typu płatności z polem wydruku faktury. W naszym przypadku wybieramy pierwszą opcję. Ustawiamy kursor w polu z obcojęzycznymi nazwami i konfigurujemy filtr tak, by wyświetlała się tylko angielska nazwa. Języki mają w programie przypisane ID, wedle tej kolejności, w której występowały na karcie towaru. Mamy do wyboru ID tych języków, dla których stworzyliśmy obcojęzyczną nazwę. Wybieramy 2 ID dla języka angielskiego. Zminimalizujemy widoczną tabelę do samej angielskiej nazwy. W kolejnym etapie tłumaczymy nazwę formy płatności. Formy płatności mają w programie przypisane ID: gotówka 1, przelew 2, karta 3. Przypiszmy im teraz angielskie nazwy. Aby kwota płatności była automatycznie tłumaczona, należy zamiast PL wpisać EN dla języka angielskiego, DE dla języka niemieckiego lub FR dla języka francuskiego.
Pozostałe pola tłumaczymy ręcznie. Te pola pojawiają się na fakturze tylko, jeśli z fakturą powiązane są inne dokumenty. Przykładowo, jeśli został wystawiony dokument WZ. Po wyedytowaniu wszystkich pól, zapisujemy wzór wydruku. Stworzony wzór możemy wykorzystywać też na innych fakturach.